Witam dzisiaj serdecznie wszystkich. Nareszcie zrobię film o ogrzewaniu tego mojego Fiacika, ale chyba będę musiał go podzielić na parę odcinków. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać wszystko, co jest tutaj w tej komorze silnikowej. Później pokażę Wam dmuchawę pod siedzeniem pasażera, nagrzewnicę, dwie nagrzewnice, przerobiony tunel. No i jeszcze później pokażę Wam deskę całą rozdzielczą, jak tam są te różne wloty troszkę poprzerabiane, jakie są wyloty na szyby boczne dorobione. No jest dużo tutaj tych różnych elementów, także w jednym odcinku to byłoby bardzo długo, mógłbym Was znudzić. W każdym bądź razie, tu jak widzicie, na razie tylko widzicie, jest zbiornik wyrównawczy, no i chłodnica. I tu jest płyn Borygo, który się nagrzewa. Jak mówiłem, są dwie nagrzewnice, to wszystko będę pokazywał zaraz. Oczywiście silnik jest chłodzony powietrzem. Tam nic nie zmieniłem przy chłodzeniu silnika. Wszystko zostało tak, jak jest. Zostało tylko to zrobione ogrzewanie. No, na pewno macie pytanie, skąd biorę temperaturę na ten płyn. Będę musiał wyjąć ten zbiornik wyrównawczy i tą chłodnicę. No i wtedy Wam pokażę, tam jest dużo elementów, bo jest pompa wody, termostat. No, będę opowiadał, pokazywał to wszystko sukcesywnie. Tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać, że ten płyn jest w zbiorniku. Tu bardzo go słabo widać, ponieważ zbiornik jest mało przezroczysty, ale ruszę samochodem. Widzicie? Teraz troszkę widać. Tak wygląda tłumik wydechowy, który daje temperaturę do ogrzewania. Widzicie, co tu jest zrobione. Tutaj te rury wydechowe obudowane są takimi zewnętrznymi rurami, a wewnątrz jest płyn Borygo. I to się bardzo fajnie nagrzewa, ponieważ wiecie wszyscy, że rury te wydechowe bardzo szybko się nagrzewają. Bardzo szybko łapią temperaturę i dlatego tu się szybko grzeje i ogrzewanie działa dość szybko. Sami wiecie, jaką temperaturę mają rury, bardzo dużą, czyli tu będę miał też dużą temperaturę. I teraz przy tych dwóch nagrzewnicach to leci bardzo ciepłe powietrze tam. W lecie to nie można ręki przyłożyć. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Widać, gdzie się kończy tłumik. Jak to jest? Tu jest taki odpowietrznik, ale okazało się, że jest niepotrzebny. Zobaczcie, że ta półka tutaj taka była metalowa. Ona została wycięta po to, żebym mógł zmieścić tutaj pompę wody. To jest to, co widzicie. Jak to jest z tą pompą wody? Tutaj ona jest zawieszona na takich gumach solidnych, żeby to mogło pracować elastycznie. Ponieważ jest to połączone tutaj wężem razem z tym tłumikiem. I to jest silnik od wycieraczek mojego Fiata. Tu jest po prostu zdemontowana ta ślimacznica, która była. Jest zrobiona wstawka i tam jest z pompy wody od pralki
użyte są elementy. Tu tak jak powiedziałem, tu widać, że ten wąż podłączony jest. Co prawda jest to zasmarowane silikonem, ponieważ jakieś były problemy kiedyś z wyciekami. I to jest główka taka od pompy wody, od pralki automatycznej, a wewnątrz niej jest to śmigiełko takie całe, które pompuje wodę. No i ona tu jest podłączona do tego tłumika. Tak. No i tutaj wężem też połączone są te dwie rury, mimo że tutaj woda wpływa, ale może jeszcze tym wężem iść tam się odpowietrzać ładnie. Tam daleko jest termostat od Poloneza. Też jest tam troszkę poprzerabiany. Jedno wejście jest zaślepione. No ale ładnie wszystko to działa. Tutaj to jest czujnik temperatury od Żuka, który pokazuje temperaturę tam w środku, w kabinie na desce rozdzielczej. Tu jest jeszcze jeden czujnik, który jest niepodłączony. To jest czujnik do włączania pompy wody. I tam z tyłu też jest jeszcze jeden czujnik, również do podłączania pompy wody. Dlaczego? Ponieważ jeden ma inną wartość, chyba od 82, a drugi od 87. I zrobiłem od razu, spawałem tak jak winty, żeby później tam nie mieć problemów, coś nie robić, nie szukać. Można w razie jakby jeden czujnik poleciał, zobaczyć czy ten drugi jest dobry, żeby w razie czego nie szukać później gdzieś po internecie, bo to już ma 16 lat, dogrzewanie minimum. Zresztą widać jak to wszystko wygląda, w jakim to jest stanie. No i tam mam jeszcze rozdzielenie powietrza. Ciężko mi to będzie pokazać. Widać tutaj ten przewód gumowy, gruby, który idzie tam jakby do takiej puszki. I drugi przewód gumowy idzie w górę, aż tutaj łączy się z tym wlotem bocznym na błotniku, z tym plastikowym takim. I z tego wlotu bocznego można brać zimne powietrze, albo tutaj można brać z tego tutaj jeszcze dodatkowo, oprócz całego mojego ogrzewania, oczywiście ciepłe powietrze z silnika, które jest oryginalnym ogrzewaniem. Pójdę teraz do samochodu i spróbuję ruszyć ślinką tą, co otwiera wlot powietrza do samochodu. Zobaczcie jak to chodzi. Słyszycie jak tam klapie w środku. Tam wewnątrz tej obudowy jest taka klapka, która pracuje na ośce. Ta linka ją po prostu pociąga i albo idzie tak, albo w tą stronę. I jeśli pójdzie tutaj, w tą stronę, to zamyka tutaj ten dopływ ciepłego powietrza. Jeśli pójdzie w tamtą stronę, to zamyka dopływ zimnego powietrza z zewnątrz. Są tam też przyklejone takie uszczelki, jak się uszczelnia okna na zimę, te takie samo przylepne, tak żeby ta klapka była szczelna. Można tutaj jeszcze lepiej zobaczyć, jak wygląda ten wlot zimnego powietrza, jak tu jest podłączony w ten sposób. No i jeszcze została elektryka, oczywiście, która jest no podobnie skomplikowana jak całe to ogrzewanie, ale chciałem wam jeszcze krótko powiedzieć o obiegu tego płynu.
pompa podaje płyn tym wężem tutaj do tych rur, płynie tam, następnie płynie tutaj do termostatu, a z termostatu płynie ten płyn tam na nagrzewnicę i wraca do pompy, tutaj z czoła jest takie wejście w pompie, pompa to zasysa i znowu ten obieg krąży. Tu, dopóki się nie nagrzeje, termostat jest zamknięty i chłodnica nie bierze w tym wszystkim udziału. Dopiero jak otworzy się termostat, to wtedy płynie przez chłodnicę i chłodnica schładza. W chłodnicy jest oczywiście wentylator, który zaraz Wam pokażę. Tutaj są te różne elementy. To są mocowania tego zbiornika wyrównawczego. Widzicie, zbiornik wyrównawczy. No i oczywiście chłodnica jest tutaj. I co ja chciałem Wam powiedzieć? Tutaj jest taki wentylator zamontowany. I tu jest czujnik temperatury od poloneza. Czyli jak się temperatura zwiększy za bardzo, to wtedy uruchomi się ten wentylator. Tu jeszcze możecie zobaczyć, że mam przymocowaną taką kostkę na sztywno. Tu jest przyspawany jakiś taki element metalowy, żeby ta kostka po prostu była tutaj sztywno. Tam jest druga, żeby gdzieś tam nie wciągnął ten wentylator. Widzicie, tu żaden kabel nie ma prawa być wciągnięty. Jest też skrzynka na bezpieczniki. Zdejmę pokrywę i pokażę Wam, co tam jest w środku. Ten jeden przekaźnik odpowiedzialny jest za obsługiwanie wentylatora chłodnicy. Te dwa przekaźniki 12-woltowe też odpowiedzialne są za włączanie pompy wody. One dwa są razem, współpracują, bo oprócz tych czujników wody, to jeszcze mam przycisk taki w środku w kabinie, że mogę w każdej chwili nacisnąć nim i uruchomić pompę. I żeby się potem po włączeniu zapłonu rozłączyła, no to te dwa przekaźniki razem ze sobą współpracują. To oczywiście wiecie, przekaźniki są samochodowe. Tutaj dalej jest parę bezpieczników. To są te bezpieczniki topikowe. No, bezpieczniki samochodowe, takie jak są z przodu instalowane w Fiacie 126P. Jeśli kogoś zainteresowała ta przeróbka mojego ogrzewania, to zapraszam bardzo, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym zrobił, powiedzmy, następne odcinki i pokazał, gdzie jest dmuchawa, dmuchawa jest trzybiegowa, jak są przerobione tunele, jak są zrobione te nagrzewnice. Jest tam jeszcze oczywiście zawór wody, który odcina ten płyn. W lecie można go zamknąć tak, żeby po prostu nie grzało, otworzyć tam powiedzmy ten wlot zimnego powietrza. No, wszystko to się steruje z samochodu, jest na pulpicie poloneza cały, te pokrętła są, gdzie się włącza dmuchawę, gdzie się steruje tym zaworem od wody. No i jeśli możecie, to subskrybujcie mój kanał, to jest oczywiście miłe. No i zapraszam również do oglądania innych moich filmów i o Fiacie 126P. Jest też inna tematyka, także serdecznie zapraszam. No i żegnam się dzisiaj z Wami. Na dzisiaj tyle.